morning, I'm be speaking to just quite a few number of people. Ale dzisiaj będę mówił do niektórych z was. And so the message might not be for everybody. I to dzisiejsze kazanie może nie być dla każdego. I will be speaking to people who has had problems or having problems. Będę dzisiaj mówić do tych osób, które mają jakieś problemy. I know some of you never had any problem at all. Wiem, że niektórzy z was nie mają żadnych problemów. And I appreciate that. Doceniam to. Really appreciate that. Doceniam to. Some of you that don't have problems, wave your hands. Ci, którzy nie mają problemów, pomachajcie do mnie. Okay. Okay. It look like. Did you say exactly what I said? Yes, I think. Because I only want to speak to few people. Yes. Few people that never had problems. Chciałbym mówić do tych, którzy nigdy nie mieli problemów. Okay. And the number two group of people that I want to speak to this morning. I druga grupa ludzi, do których chcę mówić. Are those who never had an enemy. To do tych, którzy nigdy nie mieli wroga. What's the problem? Jaki jest problem? I came to speak to few people that never have problems and don't have an enemy. Ci, którzy nie mają problemów i nie mają wrogów. So every one of you is like me. Czyli wszyscy jesteście tak jak ja. I have problems. Mam problemy. I have enemies. I mam wrogów. And I don't like problems. I nie lubię problemów. If you are like me, you don't like problems. Jeśli też nie lubicie problemów, can you wave your hand? Oh, I got a good company. Oh. I don't like problems. Nie lubię problemów. I don't like enemies. I nie lubię wrogów. But there's something that I've discovered. Ale odkryłem coś. About enemies and problems. O problemach i o wrogach. You know, I thought that when I become a Christian. Myślałem, że kiedy zostanę chrześcijaninem. When I become born again. Że kiedy narodzę się na nowo. I will be free from problems. To nie będę miał żadnych problemów. I was so excited. I byłem taki podekscytowany. I thought that was a solution. Że to będzie rozwiązanie. For once in my life I will be free. Że już raz na zawsze będę wolny. No problems. Bez problemów. No enemies. Bez wrogów. But guess what? Ale wiecie co? I was wrong. Myliłem się. And guess what? I wiecie co? I did not like what I saw in the Bible. I nie spodobało mi się troszkę to, co przeczytałem w Biblii. Let me talk to people this side. Pomówię tutaj do was. How many of you ever read something in the Bible and you say, that's not for me? Mieliście kiedyś tak, że czytaliście coś w Biblii i mieliście takie, to nie dla mnie. It's for that person that didn't come to church last Sunday. I wish he was here. Osoba, która nie przyszła dzisiaj do kościoła. But when I find out what the Bible says about problems, ale to, co zobaczyłem, że Biblia mówi o problemach i o wrogach, I felt like I didn't want to be a Christian anymore. To wtedy sobie pomyślałem, no chyba jednak nie chcę być chrześcijaninem. Feel like I should have changed. Że powinienem coś zmienić. Now because of my interest in or my dislike for enemies. Bo nie lubię wrogów. Because I don't like problems. I nie lubię problemów. I made a research in the Bible. Przeszukałem trochę w Biblii. To try to find out how to deal with my enemies. I chciałem właśnie zobaczyć, jak radzić sobie z wrogami. When I read in the time of Moses, i kiedy czytałem o Mojżeszu, in the Old Testament, w Starym Testamencie, the Bible says, somebody pluck your eye, if somebody put a hand in your eye, aha, że oko za oko, put your hand in his eyes too. No, coś w stylu oko za oko. They used to say an eye for an eye. Oko za oko. That was good for me. I myślałem, że to jest fajne, fajne. That was good for me. If you slap me, I slap you back. Jeśli ktoś da ci z liścia, no to ja też dam ci z liścia. How many of you feel like that sometimes? Też tak myślicie czasami? Okay. If you slap me, I slap you back.
Jeśli mnie dać z liścia, to ja też wam dam z liścia. But when I got born again, ale kiedy nowo się narodziłem, it says differently. To jest troszkę inaczej. If somebody slaps me, jeśli ktoś da mi z liścia, I am supposed to smile. No to powinienem się do niego and uśmiechnąć. Say, can you try on this side? A może spróbować tu? Have you ever read that in the Bible? Przeczytaliście to kiedyś w Biblii? I don't like that. Troszkę mi się to nie podoba. But guess what? Ale wiecie co? The topic this morning is from Goliath to glory. Dzisiaj tytuł jest od Goliata do zwycięstwa. And I want us to start reading about, you know, love for our enemies. I możemy przeczytać o kochaniu wrogów. In the book of Matthew chapter number 5. You can turn your Bible with me. W Księdze Mateusza rozdział 5. If you read from verse 43 to 44. Od wersetu 43 do 44. I'm reading from the New International Version of the Scriptures. Z takiego tłumaczenia będę czytać. It says, "You have heard that it was said, 'Love your neighbor and hate your enemy.' But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Czyli wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. This scripture did not go down well with me. I didn't like it. I troszkę mi się to nie spodobało, jak to przeczytałem. Because I am supposed to love somebody, że powinienem kochać kogoś, who is against me. Kto jest przeciwko mnie. Somebody who is my enemy. Ktoś, kto jest moim wrogiem. An enemy is somebody who is trying to take you out. Trying to kill you. Wróg to może być ten, który nawet próbuje cię zabić. It could be an enemy at job, at work. To może być wróg w pracy. He wants you to be fired so he can take your position. Który chce, żeby cię zwolniono, żeby mógł sobie przejść na twój stołek. How many of you ever have real enemies? Mieliście kiedyś wrogów? Okay, one, two, three. The rest are quiet. An enemy is an enemy. Wróg to wróg. Somebody that is not after your well-being. Ktoś, kto nie chce, żeby ci się dobrze wiodło. Somebody that does not want you to survive. Ktoś, kto nie chce, żebyś przeżył, przetrwał. Somebody that may want to take your wife. Ktoś, kto może chce wziąć twoją żonę. Somebody that may want to take your husband. Albo ktoś, kto chce wziąć twojego męża. Somebody that might want to take your job. Albo zabrać twoją pracę. That is an enemy. To jest wróg. And the Bible says I should love him. A Biblia mówi, że powinniśmy ich kochać. Okay. Did you see that in your Bible? Widzieliście to w Biblii? Love your enemies and do what? And pray for those who abuse you. Czyli kochajcie waszych wrogów i módlcie się za nich. How many of you want to obey these scriptures? Kto z was chce być posłuszny temu fragmentowi? Love your enemies. Kochać nieprzyjaciół. And if you discover somebody is about to poison you, to kill you, a gdybyście się dowiedzieli, że ktoś chce was zatruć, go to that person, say I love you. To podejdźcie do niego i kocham ciebie. I'm gonna pray for you. Będę się za ciebie modlić. That God will keep you alive. Że Bóg przytrzyma cię przy życiu. Perhaps you can finally poison me. Bo możesz mnie w końcu otruć. But that's what the Bible says. Ale tak mówi Biblia. Love your enemies. Kochajcie waszych wrogów. And those that persecute you. I tych, którzy was prześladują. Walk with me this morning, I won't be long. I słuchajcie dzisiaj. Because I've discovered these things in the Bible. I odkryłem to w Biblii. Even in the Bible, the book of James chapter number 1, verse 2 to 4. I w Jakuba. It says, count it all joy. Can I read it? Yeah. Okay. James chapter 1, verse 2 to 4. It says, be happy. James chapter 1, verse 2 to 4. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagalni bez jakichkolwiek braków. The Bible, what did it say? Count it all joy.
że uważajcie to za największą radość. Get into problem, że jak będziecie w problemach, come to pastor and say, pastor, I'm very happy today. I podajcie do pastora i powiedzcie, jestem bardzo szczęśliwy. What's going on? He said, I have problems. Bo mam problemy, jestem bardzo szczęśliwy. That's exactly what it says. Tak mówi Biblia. Hello? That's what it says. Tak jest napisane. Be happy. Radujcie się. That you have problems. Że macie problemy. They don't look happy here. Nie wyglądacie na zbyt zadowolonych. Be happy. Bądźcie szczęśliwi, radujcie się. Nobody is smiling. Nikt się tutaj do mnie Because nie uśmiecha. What? Guess what? Bo wiecie co? I don't like problems. Ja nie lubię problemów. Just like you. Tak jak wy. But the Bible says, ale Biblia mówi, I should rejoice. Że powinienem się radować. I should be happy. Że powinienem być szczęśliwy. That I have problems. Że mam problemy. What with me? Słuchajcie. Luke chapter number 6. Łukasza, rozdział 6. If you look at verse 27 to 28. Werset 27 do 28. It says, but to you who are listening, love your enemies, do good to those who hate you, because those who curse you, bless those who curse you and pray for those who mistreat you. Lecz wam słuchającym polecam. Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Do good. Czyńcie dobrze. To those who hate you. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Jak się dowiecie, że ktoś was naprawdę nienawidzi, take him out for a coffee, buy him a car. Weźcie go na kawę, kupcie mu samochód. Take him for shopping. Zabierzcie go na zakupy. Hello. How many of you still have enemies? Jak z wielu z was nadal ma wrogów? So after church, call them up, take them out for shopping, for coffee. Po kościele zabierzcie ich na kawę. Because that's what the Bible says. Bo tak mówi Biblia. It's not my word. To nie są moje słowa, tak jest w Biblii. Bless those who curse you. Anybody that insults you, say God bless you. Ktokolwiek was obrazi, możecie mu powiedzieć, niech Bóg cię błogosławi. Ktokolwiek robi ci krzywdę albo źle cię traktuje, pray for that person. Pomódlcie się za niego. Don't be angry. Nie złośćcie się. Don't be sad. Nie smućcie się. Be happy that you have enemies. Bądźcie szczęśliwi, że macie wrogów. Hello. If you have enemies, wave your hands to me. Jeśli macie wrogów, to pomachajcie do mnie. Say, I'm going to be happy from today. Od dzisiaj będę szczęśliwy. Because that's what the Bible says. No bo tak mówi Biblia. You see, when I read these scriptures, i kiedy czytam te fragmenty, it bothers me a lot. To bardzo mnie to rusza. Because I do not like problems. Bo nie lubię problemów. I don't like people that don't like me. Ja nie lubię ludzi, którzy mnie nie lubią. That is me. Taki jestem. I know you are better than me, but it's okay. Wiem, że możecie być troszkę lepsi niż ja, no ale okej. Okay. If somebody, you know, smash your car, tell the person, oh, I love you. Thank Jeśli you. Ktoś porysuje wasze auto, to bądźcie, o, okej, okay, dziękuję. Don't worry about insurance. I'll take nie care martw się o ubezpieczenie, damy radę. Because you are a believer. Bo jesteś wierzący. That's what the Bible says. Tak mówi Biblia. How many of you have enemies? Jak z wielu z was ma wrogów? Nobody has enemies again. Tak mało. Because now you know how to treat your enemies. Bo już teraz wiecie, jak macie ich traktować. Hallelujah. Goliath was a typical enemy. I Goliat był takim typowym wrogiem. If you know the story, I'm not going to go into detail. Znacie mniej więcej tę historię. Goliath was an enemy to the people of God. Goliath był wrogiem dla ludu Bożego. His purpose was to come and destroy the people of God. Jego celem było zniszczenie ludu Bożego. But when you understand the principle why God allows enemies in our lives. Ale kiedy zrozumiesz zasadę, dlaczego Bóg pozwala na wrogów w naszym życiu?
you will understand why the Bible teaches us to love our enemies. To zrozumiecie, dlaczego Biblia nas uczy, żeby ich kochać. Because the same Bible said God will not allow any problem or any situation that is greater than you to come to you. Bo Biblia też mówi, że Bóg nie da nam czegoś większego niż możemy znieść. Every situation that comes into your life, you have the capacity to overcome it. Każda sytuacja w twoim życiu możesz ją pokonać, bo Bóg nie da czegoś większego niż nie dasz rady. Goliath was a problem to the people of Israel. I Goliat był problemem dla Bożego ludu. But Goliath was not only a problem. Ale Goliat nie tylko był problemem. Every other person sees him as a problem. Ale każda osoba widziała go But jako problem. But when David came, he saw Goliath not as a problem. Ale kiedy przyszedł Dawid, to on nie widział go jako problem. I came to talk to some few folks this morning. I dzisiaj chcę mówić do niektórych z was. That when problem comes into your life. Że kiedy problemy przychodzą do twojego życia. It is not God's intention to destroy you. To Bóg nie ma w intencji, żeby ciebie zniszczyć. When you encounter a problem, ale kiedy doświadczasz problemu, when you encounter a situation, kiedy doświadczasz takiej sytuacji, a situation that is so difficult, takiej bardzo trudnej sytuacji, an enemy that wants to take you out, wroga, który chce zabrać ciebie, it is not because God has forsaken you. To nie dlatego, że Bóg ciebie opuścił. It is not because God does not love you. To nie dlatego, że Bóg ciebie nie kocha. Every time Goliath comes into your life. Zawsze kiedy Goliat pojawia się w twoim życiu. Goliath is there to announce your arrival, not your departure, not your demise. To Goliat ogłasza twoje przybycie, a nie twoją śmierć. Whenever you see any challenge in your life, kiedy spotykasz jakąś wyzwanie w swoim życiu, of God, jako dziecko Boże, that situation, to ta sytuacja, is not to destroy you, nie jest po to, żeby ciebie zniszczyć, but that situation is an announcement, ale to jest takie ogłoszenie, that you have come into the season of promotion, że nadchodzisz do sezonu, w którym wzrośniesz. Without Goliath. Bez Goliata. Listen to me carefully. Posłuchajcie. David will remain a shepherd boy for life. Bez Goliata Dawid pozostałby po prostu zwykłym małym pasterzem. Remember that David was not even recognized by the family. On nawet był takim odrzutkiem w rodzinie. When Samuel came to anoint, you know, king in the house of Jesse. Kiedy król przyszedł namaścić do tej rodziny Dawida. Jesse has some children. To Jesse miał dzieci. So when the prophet Samuel came, i kiedy ten król przyszedł, Samuel, no. When prophet Samuel came to anoint a king. Kiedy Samuel przyszedł namaścić. In the house of Jesse. W domu Jesseja, jakoś tak się odmienia. They brought out those children that went to school. To właśnie mieli tam te dzieci jego. The parents brought out the children that they look at this one is qualified to be the king. I każdy z nich tak wyglądał na takiego dobrze kwalifikującego się do bycia królem. And what happened? I to co się stało? Samuel will take the oil. To Samuel wyciągnął tą olej. To pour, żeby namaścić. Upon this child. Na to the dziecko. The firstborn. Na pierworodnego. But the oil will not drop. Ale ona nie skapała. The process went on. To się nie stało. Until even the prophet believed that these people are qualified. I nawet ten prorok, on wierzył, że oni są okej, oni się kwalifikują. Until the prophet said to Jesse. Ale on powiedział do tego ojca. Is this all your children? To wszystkie twoje dzieci? I said, well. Yeah, there is one that didn't go to school. A on powiedział, no, jest jeszcze jeden. It's not very. We don't think he's no, all right. No, nie jest, no najlepszy, no po prostu. But so we sent him to take care of the sheep. Więc wysłaliśmy go, żeby zajął się owcami. I want to talk to somebody this morning. I chcę powiedzieć do niektórych z was. Goliath is here. The problems that you think is gonna kill you. Goliat, czyli te problemy, które myślisz, że ciebie zniszczą, is about to take you to the next level. One są po to, żeby przenieść cię na wyższy poziom. Goliat, David will remain a shepherd boy for life. I bez Goliata Dawid pozostałby tym małym pasterzem.
It was Goliath that made David who he was. To Goliat zmienił jakby Dawida w tego. Some of you are here because of the challenges that you face. Some of you are here because of the difficulties that you face. I niektórzy z was są tutaj dzisiaj, bo doświadczają po prostu problemów. Keep it so quiet. Czemu jest tak cicho? Some of you are in the church because of difficulties. Jesteście, niektórzy z was są w kościele, bo doświadczacie trudnych rzeczy. Some of you are where you are in life because of the problems that you face. I jesteście może w swoim życiu w miejscu, bo doświadczacie takich so problemów. So when God allows situations, kiedy Bóg pozwala na niektóre God sytuacje, circumstances, na te przeciwności, situations like you feel like it's gonna kill you. Te sytuacje, które myślisz, że no zniszczą ciebie. It is because God is about to take you to the next level. To dlatego, że Bóg chce przenieść cię na wyższy poziom. So Goliath, więc Goliat, kind of situation, Goliath kind of situation, ten Goliat, ta sytuacja, announces your arrival and not your departure. Ogłasza twoje przybycie. Without Goliath, David will remain in obscurity, will be behind the scene. Nobody will know David. Gdyby nie Goliat, to nikt by tak naprawdę nie znał Dawida. Dawid by pozostał jako ten mały pasterz. It was the Goliath situation that brought David into limelight. To właśnie ta sytuacja z Goliatem wzniosła Dawida na wyższy poziom. So that situation that you're facing, więc ta sytuacja, z którą God się mierzysz, is about to use you to use that situation to launch you into your destiny. Bóg użyje tej sytuacji, aby przenieść cię w ten cel, dla którego That's się stworzył. That's why it's a rejoice when you have problems. Dlatego jest napisane, żeby radować Because się, kiedy doświadczamy about to trudności. Step into the next level of life. Bo wtedy wkroczymy w nowy rozdział. That's why it's a love your enemies. Dlatego jest napisane, żeby kochać wrogów. David's supposed to say thank you, Goliath. Dawid mógł powiedzieć dzięki, Goliat. Without you, I will never be in the White House. Bez ciebie nigdy nie byłbym królem. Thank you, Goliath. Dzięki, Goliat. For introducing me to the king. Że przedstawiłeś mnie królowi. Because without Goliath, bo bez Goliata, David will never have met Saul. Dawid by nie był tym, kim został.